trochę się poubieram, trochę popatrzę. Trochę spaceruję po moim mieście, w którym się urodziłem. Aż w końcu dotrę, ale czy za późno, czy nie, no to już nie będę tajemnicą. Okej, cisza na planie. Cisza. Kamera. Dobra, kamera. Akcja. Trwały dyskusje, myślę, że dosyć zażarte co do wyboru, ale tak naprawdę od razu wiedziałam, że to będzie Łukasz, ze względu na to, że znamy się bardzo długo, można powiedzieć nawet przyjaźnimy, nasze rodziny się znają, więc uważałam, że to będzie dobry partner do teledysku. Przede wszystkim jego powierzchowność, jego przede wszystkim błysk oku zawsze mnie urzekał, więc dlatego to Łukasz. To świetne było. Sam chcę powiedzieć, ale Duda! Dobrze, fajnie. Ale chcieli na początku 24, tylko Łukasz to nie robił. Nie, no dokładnie. Ten piękny scenariusz jest zasługą wspaniałej Karoliny Ford, która reżyseruje cały teledysk i napisała scenariusz. Od razu mnie bardzo urzekł, podobał mi się i nie wiem, ile się rodził w Karoliny głowie, ale myślę, że to był moment, chwila i po prostu powstał. Chcesz, żeby patrzeć w prawo, od razu w lewo, czy chcesz, żeby było krótko w prawo, decyzja w lewo. Czy chcesz, żeby było w prawo, czy od razu w lewo? Nie, krótko w prawo, tak. Głowa w lewo idzie. Dobrze, krótko w prawo, głowa w lewo idzie. Widzisz, że jesteście w trakcie ujęcia. Nie, przepraszam. Przez ostatnie dwa dni miałam przyjemność pracować nad teledyskiem do najnowszego singla Ani Sokołowskiej Ala Brudzińskiej Za mało. Były to intensywne dwa dni zdjęciowe, bardzo owocne, bo mamy piękne zdjęcia, piękny materiał. I lepiej ci go. No ale to wszystko jest dzięki ogromnemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi wielu osób. Mieliśmy dużą ekipę, ale ekipę bardzo zgraną, bardzo przyjazna atmosfera na planie. Było bardzo przyjemnie, oprócz tego, że jestem bardzo zmęczona, żałuję, że to były tylko dwa dni. Z operatorem Julianem Kucajem niebawem zasiadamy do montażu i mam nadzieję, że efekty zadowolą nie tylko producentów, wokalistkę, ale i Państwa. Serdecznie zapraszamy na najnowszy singiel Ani Sokołowskiej Ala Brudzińskiej. Miałem przyjemność przeżyć niesamowitą przygodę na planie podczas realizacji klipu muzycznego z Anią. Niesamowici ludzie, bardzo profesjonalni, z ogromnym doświadczeniem. Każdy wiedział, co ma robić i kiedy. Wszystko miało swój rytm, wszystko miało swoją dynamikę, a przy okazji no wspaniali ludzie, tak, z niesamowitą pozytywną energią, która sprawiała, że ta praca była czystą przyjemnością. Postaci może mojej jest mało, ze względu na to, że z tekstem jako takim się nie utożsamiam.
ale powstał zupełnie w dziwnych okolicznościach, a może właśnie takich nie dziwnych, a interesujących, ale to już niech zostanie słodką tajemnicą. Co dzień za mało ciebie w środku dnia, za mało słów i wspólnych snów, kochanie. I znów za mało ciebie w środku dnia. Anka jest bardzo ciepłą, otwartą osobą. Współpraca z nią jest ogromną przyjemnością. Mam nadzieję, że choć odrobinę jej charakteru, jej ciepła dostrzegą Państwo na ekranie w tej postaci, którą wykreowała, no bo jest to też poniekąd gra aktorska, ale mamy nadzieję, że jakieś cechy charakteru oddaliśmy. Jest to osoba, która bardzo inspiruje, ale też pozwala i daje inspirować siebie. I chyba dzięki temu, kiedy dwie strony są otwarte na siebie nawzajem, możemy uzyskiwać takie efekty, jakie mam nadzieję przy tym teledysku osiągniemy. I akcja! Co dzień za i znów za mało ciebie w środku dnia, za mało nut na liniach dwóch, kochanie. Koncepcja jest i nawet już jest taka bardzo zaawansowana. Przez kolejnych 12 piosenek, które już są napisane. Teraz właśnie będę wchodziła do studia i będę wszystkie je nagrywać. Muzycy tylko czekają na sygnał i, no, i czekamy na to, żeby tą płytę wreszcie wydać. Zabrakło słów, by melody ubrać wie, by śpiewać każdą z nut i bezpiecznie podjąć się. Zabrakło tchu, by użyć się dalej, razem jest, znowu śpi. W zapachu kawy mało na za mało spojrzeń, które znam, kochanie, jak co dzień, za mało ciebie w środku dnia, za mało w prozie kamera? Kochanie. Poszła? Akcja! Pod powieką twoja twarz, w tyle głowy głosu ton, z tobą kończy się mój świat, lecz dokąd zmierza? Teraz potem na Biedronkę. Zabrakło słów, by w melodię ubrać je. Którą częścią Gwiezdnych Wojen byłby dzisiejszy plan? Myślę, że było to takiego dramatu i powagi między Anakinem Skywalkerem, który miał tu swoją przemianę, ale jednak gdzieś tam na końcu była ta nadzieja, że wszystko będzie w porządku. Za mało nas, bo nie chcę już więcej czuć, że cię mało. Chcę być spokojna, że będziesz, gdy zbudzę się rano. Nie świecisz na pewno? Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, tych, co mnie znają i tych, co mnie nie znają, do tego, żebyście posłuchali mojego singla Za mało. Zapraszam. Akcja!